Cześć wszystkim, mam na imię Adam i mam dla Was krótką recenzję latarki Skillhand Sagha 03. Latarka ta dociera w zestawie, w którym oprócz samej latarki znajdziemy zapasowe gumki wraz z podkładką, która zastępuje nam magnes tylnej części latarki, krótką smyczką, klipsem do latarki i opaską na głowę, która zmienia nam naszą latarkę kątową w latarkę czołową. W opakowaniu znajdziemy również instrukcje w języku chińskim i angielskim. Sama latarka może być zasilana ogniwami 18650, może być także zasilana CR123 albo RCR123. Występuje ona w trzech różnych wersjach. W tym momencie ja posiadam latarkę z optiką TIR. Jedną z zalet samej latarki jest to, że włącznik tutaj jest włącznikiem mechanicznym, czyli każde wywołanie funkcji latarki potwierdzone jest kliknięciem tutaj mikroprzełącznika. Na początek, jeżeli chcemy zablokować tą latarkę, przytrzymujemy tutaj włącznik przez czas dłuższy jak 1,5 sekundy. W tym momencie latarka sygnalizuje blokadę czerwonym światełkiem, które miga. Nie można tutaj nic z nim zrobić. Poprzez krótkie naciśnięcie tutaj wyłącznika możemy wyłączać i włączać diodę sygnalizującą blokadę. Aby ponownie uruchomić latarkę, musimy przez czas dłuższy niż 1,5 sekundy przytrzymać tutaj przycisk włącznika. Sama latarka posiada cztery główne tryby. Każdy z głównych trybów ma dodatkowy podtryb. Plus dodatkowo mamy jeszcze trzy tryby SOS. I teraz tak, naciskając krótko przycisk latarki, załącza nam się ostatnio używany tryb. W momencie, kiedy przytrzymamy przycisk przez mniej więcej pół sekundy, tak jak teraz, załączy nam się ostatnio używany tryb Moonlight. Przełączanie się pomiędzy kolejnymi trybami głównymi to jest naciskanie pojedynczo przycisku włącznika. Jeżeli chcemy się przełączyć na podtryb, naciskamy szybko dwukrotnie przycisk włącznika. Aby włączyć tryb SOS, naciskamy szybko potrójnie przycisk włącznika. Aby wyłączyć latarkę, przytrzymujemy dłużej przycisk włącznika. Sama latarka w najsłabszym trybie świeci z jasnością 0,5 lumena, natomiast w najmocniejszym z jasnością 900 lumenów. Kolejną ciekawą funkcją samej latarki jest to, że ona tutaj w tylnej części posiada magnes, który możemy przyczepić sobie do metalowej powierzchni. Sam magnes możemy zdemontować i zastąpić go taką oto tutaj podkładką, która znajduje się w zestawie, jeżeli komuś ta funkcjonalność z jakichś przyczyn nie jest potrzebna. Jeżeli chodzi o zalety samej latarki, przede wszystkim niewielka waga, niewielka wielkość, duża ilość trybów, mocna dioda, magnes w tylnej części urządzenia, możliwość zamontowania w tej oto opasce na głowie, dzięki czemu z latarki kątowej staje się latarką czołową. Z minusów, jeżeli chodzi o tą latarkę, to na pewno to, że nie można ładować samej latarki bezpośrednio. Należy mieć jeszcze do tego dodatkową ładowarkę, natomiast pojawiły się tu już egzemplarze, które mają wbudowaną ładowarkę w samo urządzenie. Ładowanie wygląda w ten sposób, że podobnie jak na przykład w latarkach Olight, mamy magnes z ładowarką, którą podpinamy sobie tutaj pod tylną część urządzenia. Tak, świecą poszczególne tryby tej latarki. Tutaj mamy pierwszy z trybów Moonlight. Niestety telefon nie jest w stanie zobaczyć tutaj, żeby coś się działo. Delikatnie może, ale świecę teraz w obiektyw. No, świeci tak. A tak wygląda jego mocniejsza wersja. No, już jesteśmy sobie tutaj w stanie coś spokojnie zobaczyć. Ten słabszy tryb ma około 0,5 lumena, mocniejszy ma około 3.
Kolejnym z trybów, to jest tryb numer 2. Tak. I jego mocniejsza wersja. Ta słabsza wersja to jest około 20 lumenów, ta mocniejsza około lumenów 70. I jeszcze dla porównania ta słabsza. Tryb numer 3. I tutaj mamy jego mocniejszą wersję. Ta słabsza wersja to około 160 lumenów, ta mocniejsza według producenta to jest 365 lumenów. I tryb najmocniejszy. I tutaj pomiędzy trybami jakoś nie widzę ja zbytnio różnicy. Mamy jeszcze tutaj tryb SOS, który posiada trzy podtryby. To jest jeden z nich. To jest tryb SOS numer 2. I tryb SOS numer 3. Czy tam tak zwany stroboskop.